Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj zagramy w Mining Simulator 2, czyli drugą część bardzo popularnej kiedyś gry na Robloxie. Zacznijmy może od kodów promocyjnych z Twittera, a są one dwa i wpisujemy pierwsze, release, dostaliśmy 100 coinów oraz mamy też drugi kod promocyjny free egg i za to powinniśmy dostać po prostu darmowe jajko. Czy tak się wydarzy? Tak widzowie, tak się wydarzyło, czyli będziemy mieli po prostu za darmo pierwszego peta, jest to Common Kitty, okej, może być, więc naprawdę mega fajnie. Odbierzmy sobie z Mining Simulator 1 benefity i zobaczymy, czy coś w ogóle za to dostanę, czy coś dostałem? Nie, okej, dobra. Chyba nie dostałem żadnych benefitów, no cóż, mówi się trudno. Kupmy sobie super bundle, żebyśmy na sam start gry mieli po prostu dużo łatwiej, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, a jeżeli pod tą gierką będzie naprawdę fajny odzew, to kupimy wszystkie game passy. Mamy 55 tysięcy na start, small valut, diamond pickaxe, naprawdę mega, ale to mega łatwiej się teraz gra. Zobaczmy, jaki kill-off jesteśmy w sobie w stanie kupić za 55 tysięcy, ale chyba nie ma lepszego, prawda? Nie ma, widzowie, lepszego, więc po prostu nie będę tego tutaj robił, ale czekamy na następne update'y. Może coś w plecaku się tutaj ciekawego dzieje? Za 8... nie ma, widzowie, też lepszego plecaka tutaj. No cóż, mówi się trudno, może na innych światach, na pewno na innych światach będą lepsze. Ale tutaj mamy jeszcze jajka, to sobie otwórzmy, widzę, żebyśmy mieli po prostu lepsze pety i zobaczymy, co z tego wyleci. 4 jajka sobie takie otworzymy i dostaliśmy komona byka, no niedobrze, na 34%, mam nadzieję, że też jakieś inne pety dostanę, bo to będzie naprawdę, no nie, znowu ten byk. No dobra, do 3 razy sztuka, zobaczymy, liczę na jakieś mega dobre pety, jestem też ciekawy, czy po rebirfie też się nam, widzowie, będą oczywiście te bóle zatrzymywały, czy nie, bo to jest naprawdę mega ważne i 3 razy z rzędu dostaliśmy bóle. Niefortunna sytuacja, nie mam już pieniędzy. Dobra, ja sobie muszę tą gierkę ogarnąć, więc dajcie mi chwilę. 5 minutes later. Dobra, założyłem te 3 bóle. Tutaj mamy jeszcze The Forge, czyli po prostu tutaj będziemy mogli ulepszać, ale no niestety tego nie możemy robić. No to cóż, lecimy, widzowie, sobie w dół i zobaczymy, ile będę dostawał za kopanie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w Mining Simulator, to po prostu lecimy w dziurę i wykupujemy najróżniejsze rudy, dzięki czemu będziemy dostawali dużo pieniędzy. Jak widzicie, za koper 25, za węgiel 10 i tak dalej. Po prostu szukamy takich rud, a potem lecimy to sprzedać i będziemy mieli pieniądze na kolejne upgrade'y. Oh my god! Wow! Oh my god! Naprawdę gra jest mega przyjemna, mega mi się podoba. O, kości za 80, naprawdę fajnie. W jedynkę Mining Simulator bardzo dużo, widzę, wygrałem. Nie będę mówił, że nie, te kości są naprawdę OP i po prostu sobie możemy tak latać w dół, lecieć w dół. Naprawdę mega, ale to mega fajnie. I zobaczymy, co się nam odblokuje na tym pierwszym pytajniku, bo ja jestem tego mega ciekawy. 75 years later. Niestety nie zeszliśmy w dół, ponieważ tam się resetuje nasza kopalnia. No cóż, mówi się trudno, w tym czasie możemy to oczywiście wszystko sprzedać. Naprawdę gameplay jest mega przyjemny. 6300 zarobione, naprawdę mega fajnie. Za 500 milionów mamy pierwszego rebirfa, więc naprawdę będzie to mega długo nam zajmie. 2000 years later. Jak widzicie, ludzie w jeden dzień zrobili 78 rebirfów, ponieważ nagrywam to w pierwszy dzień powstania tak naprawdę tej gry. Jestem naprawdę w mega dużym szoku. No i kopiemy w dół, ja chcę dojść do tego pierwszego pytajnika, bo naprawdę jestem ciekawy, co się stanie, jak się dokopiemy do tych 100 metrów. 98. Co tutaj się dzieje? Ej, widzowie, odblokowaliśmy jakąś kolejną krainę. 20 tysięcy pieniędzy tutaj dostaliśmy. Nie, nie chcemy się cofnąć dalej i możemy, widzowie, po prostu sobie lecieć dalej, więc sprzedajemy to, tamto możemy za 15 minut. Tutaj czy z tą kosztuje więcej? Nie, z tą nie kosztuje więcej, ale jest bardziej wytrzymały. No to musimy po prostu lecieć bardziej w dół. Tutaj już pewnie będą też lepsze, tak, lepsze. Tutaj mamy jakieś już więcej tych rud i tak dalej. Jak widzicie, tych fosilów i bonusów jest naprawdę tutaj mega, ale to mega dużo. No i lecimy w dół, zobaczymy, co tutaj nakopiemy. Naprawdę wydałem 100 robuxów, a jest to mega przyjemniejszy gameplay, ponieważ jak widzicie, tego stona po prostu rozwalam na hita. Może mi się uda przejść do kolejnego pytajnika, no kto to wie, nie, tamten jest chyba na, nie wiem, na 500 metrach, może na 1000 metrach, 750, nie mam pojęcia, widzowie, naprawdę przejechałem. O, silver za 110, no, tutaj już, widzowie, można zarobić, jak widzicie, silver za 110, tylko że bardzo dużo miejsca mi ten stone zajmuje, ponieważ ma on aż 7 wytrzymałości, no ale kopiemy dalej. O, silver, no silvera to trzeba wziąć, nie, dobra, tutaj, no i lecimy po prostu dalej w dół. O, złoto za 170.
5, naprawdę mega fajnie. I kopiemy w dół. No i tak się prezentuje ten gameplay, po prostu sobie lecicie w dół, farmicie sobie. Czasami się wydarzy jakaś fajna ruda, o i jak widzicie mamy cave'ik. W cave'iku no naprawdę jest mega dużo tych rud. Jeżeli chcecie sobie zarobić mega dużo pieniędzy, no to takie cave'y są idealne. Widzicie, już zarobiłem chyba za jakieś $500. Tutaj mamy jeszcze jakieś złoto, no po prostu to jest w sumie jak w Minecrafcie, tak? Jeżeli graliście w Minecrafta, to na pewno wiecie, że po prostu tak to też występuje, że w cave'ie jest więcej rud, ponieważ są one odkryte, no i tak dalej. No wiecie, o co chodzi, nie trzeba wam, myślę, tłumaczyć. Myślę, że macie, widzowie, ogar. Dobra, wykopmy sobie tego silvera, tego golda i zaraz wychodzimy na powierzchnię. Okej, chyba na 500 metrach z tego, co widzę po tej strzałeczce, mamy kolejny świat, więc spoko. I chyba te teleporty na samym początku właśnie było do tych światów i nie trzeba będzie po prostu robić rebirthów, więc ja się chcę jak najszybciej tam po prostu skopać. No ten kill off jest mega kozacki, nie? 100 robuxów wydajecie, polecam wam wydać te 100 robuxów. 99, no to kosztuje, nie wiem ile kosztuje w tym momencie 100 robuxów, może za jakieś 6 zł, a jak widzicie, naprawdę mega przyjemny gameplay. I miejsce w plecaku mi się nie kończy, no nie? To też jest, widzowie, mega ważne, że miejsce w plecaku mi się tak naprawdę nie kończy, bo mam 3800 tego miejsca, więc na sam start standard bundle idealnie zrobiony. Dzięki, gram 10 minut już tą grę i naprawdę tego, widzowie, nie czuję, naprawdę, no nie? Ja się w sumie, widzowie, tak jak mówiłem, teraz nie skupiam na tych pieniądzach, nie skupiam na wykopywaniu tych rud, no chyba, że widzę akurat rudę złota, bo ona jest naprawdę mega dużo warta, ale tamtego silvera na przykład pominąłem, ze względu na to, że chcę się jak najszybciej skopać, bo im będziecie niżej, tym prawdopodobnie będą te rudy lepsze i lepsze i lepsze. O, no ale złota, no to wiadomo, no złota, no grzech by nie wykopać było. O, tutaj po raz kolejny jakiś cave'ik i bardzo dużo jest tych cave'ów. A nawet może przed 500 metrami uda nam się dojść do tego pytajnika, może na 400? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że im miejsca w plecaku nie braknie, bo jak mi braknie i będę musiał się tutaj wracać od samej góry, jejku, to będzie katastrofa, no nie? Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Okej, tutaj już mamy lód, więc prawdopodobnie mamy, widzowie, kolejny spoiler mapy. Będzie to jakaś mapa lodowa, tak jest. Jesteśmy tutaj w Frozen Depths i jak widzicie, tu jest jakiś emerald za 350, więc ja to sobie oczywiście wszystko sprzedaję. Okej, sprzedaję 33 tysiące, zaraz będziemy mogli wejść do sklepu. Dobra, pójdź. O, tutaj jest shop, o to właśnie mi chodziło. Jest shop, tools i teraz, o, jak widzicie, tak, możemy sobie już kupować jakieś lepsze rzeczy. Okej, mamy bombę za 140 powera, mamy jakieś wierto za 200 tysięcy, więc to wierto za 200 tysięcy chyba bym chciał sobie kupić, tak? Czy są tutaj jakieś lepsze peciki? Pewnie na górze już są lepsze peciki, ale zobaczcie, emeraldy po 350 są. No to co, widzowie, lecimy chyba w dół, nie? Ma, o, chyba tutaj ktoś w ogóle zleciał w dół, no to sobie skorzystajmy z tego, że ktoś tutaj poleciał w dół. Ice, o kurcze, 35 pojemności, no to nie będzie takie łatwe i tutaj trzeba będzie już troszeczkę posiedzieć, żeby wbić lepsze upgrade'y. No nie, jakiś ziomek obok mnie przyszedł, mam nadzieję, że mi rut nie będzie wykonał. Oczywiście, że mi wykopuje, ma chyba lepszy kill off. No nie, fortunna sytuacja, biegnij w dół, leć w dół po prostu, ziomeczku, ze mną. Okej, no on sobie wykopie tego emeralda, prawda? A nie, ja chyba mam lepszy kill off, albo nie, nie wiem kto ma lepszy kill off. Mam nadzieję, że ja, bo będę mu te rudy po prostu podbierał, bo naprawdę teraz potrzebuję sobie kupić to wierto. No już niestety mój kill off pójdzie do lamusa, ale naprawdę mega się to przydało za 100 robuxów taki start bundle. No leć tam sobie w dół, ziomeczku, ja lecę z tobą w dół. Lecimy we dwójkę, to może się kiedyś dokopiemy. No dobra, to ja się do niego podczepiam i lecimy. O, mamy rubin, 575, kaski, naprawdę mega fajnie, pierwszy rubin jaki widzę. Oj, tutaj jest ten ziomek, ale ja już niestety mi się kończy miejsce w plecaku. No ale emeraldan to wiadomo, trzeba wykopać. On ma jakąś beczkę 580, to jest dużo słabsze ode mnie. Nie wydał oczywiście robuxów, prawdopodobnie stąd to wynika, ale ja sobie kopię dalej. O kurcze, tutaj jest jakiś cave'ik, dokopaliśmy się do... O, rubin, 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 rubin. No to trzeba wykopać tego rubina, ponieważ 575 naprawdę mi się przyda. Ten gold też mi się przyda, to też mi się przyda. Po prostu chcę kupić sobie lepszy kill off albo lepsze wiertło, bo to było chyba wiertło. I żeby to jak najszybciej... Ej, tutaj jest naprawdę mega dużo tych rud. To jest jakiś mega kozacki cave, no to ja tutaj, dajcie mi chwilę, ja to wszystko wykopię. Szkoda, że mam tak mało miejsca w ekwipunku, nie? Ale mam nadzieję, że mi starczy na te rudy. Dobra, wszystko wykopane, dlatego ja mogę sobie to selnąć. Ile pieniędzy za to dostanę? 78 tysięcy. Dobra, zróbmy sobie jakieś upgrade'y jak mogę. O nie, to wiertło kosztuje aż 200 tysięcy, ją 150. A zobaczmy jak plecaki, bo tutaj, no nie oszukujmy się, mój kill off jeszcze domaga. Więc zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o plecaki. Jejku, zmisklikowałem. Dobra, backups. I ile to kosztuje? 125 tysięcy kosztuje ten. Czy chcemy tak, kupy sobie od razu tego? Bo mój kill off jeszcze daje radę. Jeszcze strzęga wszystko na hita, więc naprawdę spoko. Tylko gdzie była ta nasza dziura? Chyba tutaj była nasza dziura. Co, tutaj czy tutaj? O kurczę, o...
Oj, chociaż może tutaj? O, chyba tutaj w ogóle, tak? Trafiłem? Jak trafiłem, to mega fajnie, bo już mam, zobaczcie, ile wykopane. Tak, tutaj jest ktoś, więc tak, to jest ten cave, który czyściłem, więc mogę lecieć dalej. Mam więcej miejsca w plecaku, więc po prostu kopię do kolejnej krainy. W sumie zastanawiam się, czy sobie nie kupić C4, po prostu pomyślę o tym. Oj, tutaj już był mocniejszy lód. Tego mocniejszego lodu musimy się wystrzegać, ponieważ zajmuje mega dużo miejsca w plecaku, jest bardzo wytrzymały, jak widzicie. Jejku, postaram się jakąś okrężną drogą. O kurczę, nie da się niżej zejść bez tego, bez przebijania się przez ten lód. To będzie niedobre, to jest niedobre dla nas. Ale no nie, no tutaj się powinno udać. Dobra, jeszcze trochę ród sobie wykopiemy, żeby mieć więcej pieniędzy. No jejku, serio? No masakra, ej, zobaczcie, jak tutaj trzeba kombinować, żeby lecieć tak naprawdę z tym słabszym lodem. Tutaj może, tutaj, nie? Dobra, już chyba widzę, trzeba lecieć po prostu przez ten lód i się na to nie patrzeć. O, dobra, tutaj git. Rubin, rubin oczywiście wykopiemy, bo rubin jest naprawdę mega opłacalny. No i lecimy w dół. No, tutaj już widzę, przebić się przez tego loda nie jest tak łatwo. Tutaj już by się przydał kilo 85, który ma minimum damage'a. Dobra, widzę, wykupiłem sobie C4 i zobaczcie, jak ona działa. Po prostu sobie rzucamy i to nam wybucha, przy okazji odsłaniając nam najróżniejsze rudy i po prostu sobie przy okazji też kopię te rudy. Tylko że to mega dużo miejsca w ekwipunku tak naprawdę zżera. No nie, więc o tym musicie pamiętać. Ale lecimy w dół, zbieramy te rudy tak naprawdę rzucając C4 i jest to naprawdę mega, ale to mega przyjemne. No i tutaj lecę z jakimś kozakiem, który mnie po prostu dokopie prawdopodobnie. Dokopiesz mnie do tego pytajnika? Mam nadzieję, że mnie dokopiesz, będę ci za to bardzo wdzięczny. No kop sobie kop, fajnie ci idzie. O, widzę, że jesteśmy już na nowej mapie, tak? Tak, jesteśmy na nowej mapie, lecimy dalej. No dobra widzowie, to ja tutaj dostanę podwózkę, nawet nie wiem kto to jest. Ale jak leci w dół, to po prostu niech sobie leci. Ja mu tutaj nie będę przeszkadzał. Może dzięki temu dojdę do ostatniego. Nie mam pojęcia, kop sobie, tak, dobrze ci idzie. Napiszmy mu jeszcze THX na czacie, THX. I mam nadzieję, że po prostu się... Wow, jaki kejwik kozacki. Jakie to są kozackie te rzeczy. Dobra, widzowie, czy ja to jestem w stanie rozwalić w ogóle tą C4? Czy to spadnie, czy nie? Padło, dobra, to ja sobie tak porzucam tą C4 i słyszymy się za chwilę. No i 100 tysięcy zarobione, naprawdę mega fajnie. To jest jakieś jajko za 1,5 miliona. Okej, mamy mega czysta, kolejne 300 tysięcy. I możemy dzięki temu sobie pokupować jakieś lepsze upgrade. Ale ja sobie tam polecę w dół i po prostu pofarmię jeszcze trochę pieniędzy. Dobra, znowu dostaję podwózkę windą, to naprawdę mega fajnie. No i jestem, widzowie, na kolejnym świecie. Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy sklep, mamy jajko i tak dalej, więc naprawdę mega, ale to mega fajnie. No tylko w tym sklepie mnie po prostu, widzowie, na nic nie stać, jak widzicie. Najtańszy niuk kosztuje 750 tysięcy i mam 450, więc muszę sobie jeszcze 300 tysięcy po prostu nazbierać. No i mam dostęp aktualnie, jak widzicie, do wszystkich map, tylko że po prostu nie mogę jak tutaj nic kupować, ale jest skrzynka, z której dostajemy 1 700 000, czyli mamy 2 miliony. Czy jest tutaj jakiś shop? Nie, nie ma sklepu, dlatego pójdźmy sobie na ten najlepszy shop, jaki do tej pory możemy, czyli na Molten Core i kupmy sobie coś fajnego za 2 200 000 dolarów. Dobra, kupmy sobie niuka za 750 tysięcy, bo niuk jest naprawdę mega fajny. 360 powera, wydaje mi się, że będzie spoko. Czy jestem w stanie sobie tym niukiem tutaj farmić? Nie mam pojęcia, zaraz się tego dowiemy. Okej, ja sobie lecę w dół, jak widzicie. O, to sobie do złego dołu wpadłem. No dobra, dobra, dajcie mi chwilę, ja wam coś pokażę. Jesteśmy w cave'ie i czy ja jestem w stanie takie rzeczy sobie po prostu rozwalać, czy nie? Sprawdźmy to. Okej, taka ruda się niestety nie rozwala. Potrzebujemy super drilla, żeby to rozwalić, czyli mój nuke jest po prostu w tym momencie useless. No dobra, czyli sobie coś będziemy musieli kupić, jakiegoś nuka za 1,5 miliona. Nie nuka, tylko kilo za 1,5 miliona. No ale no cóż, chociaż sobie troszeczkę pofarmi, o cyk, i już możemy sobie to sprzedać. Żadnej rudy nie sfarmiliśmy, prawda? Tak, nie sfarmiliśmy tak naprawdę żadnej rudy, więc idziemy coś sobie kupić za 1,5 miliona. Okej, akurat mnie stać na jackhammera, więc czemu by go sobie w sumie nie kupić? Kupujemy jackhammera za 1,5 miliona i teraz powinniśmy być kozakami. Okej, tutaj są jakieś jajka. Czy mnie stać na te jajka? Kurczę, niestety mnie nie stać, ale to na spokojnie, za niedługo już mnie będzie stać, dlatego ja lecę na tą najlepszą mapę i postaram się trochę tych ród powykopywać. W ogóle gram 30 minut w tą grę i totalnie tego nie czuję. Naprawdę mega fajnie się w tej grze bawię. Dobra, zlećmy sobie tu. Ojejku, ile tutaj ród jest. Czy ktoś tutaj leci po prostu w dół? No nie, chyba. O kur... ile tam ród by... Ej, gdzie ja lecę? Aha, hop, leci po prostu w... O kurde, nie chcę nukiem. Diamond, proszę, rozwal, 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 rozwal. Rozwali się? Tak, rozwala się na spokojnie. Tylko że tutaj już nie mam co po prostu rozwalać, bo to ma 4000 i tak naprawdę jest to na hita, dlatego no nie, nie wiem, muszę znaleźć po prostu jakiegoś cave'a tutaj. No i jest cave, ja sobie tutaj troszeczkę pofarmię, dajcie mi chwilę. Naprawdę dużo pieniędzy tutaj można z tego zyskać. Jak widzicie, 5500 za ruda diamentu, naprawdę mega, mega fajna opcja. Tutaj już niestety wszystko jest z tego, co widzę, wyczyszczone, co mi się... O, tutaj coś się świeci, więc nie jest wszystko wyczyszczone.
stronę, więc jakiegoś KV-ka znalazłem, więc kilkaset tysięcy powinienem, wydaje mi się, wyciągnąć. O kurczę, nie, nie mogę za 17 tysięcy tego szarda rozwalić. No cóż, trudno, to ja się pożywię tymi diamentami. 5,5 tysiąca za wykopanie jednego bloku to naprawdę dobry wynik. Dobra, otwórzmy sobie te jajka za 225 tysięcy, bo nie wiem, 3 takie jajka sobie otworzymy, żeby mieć po prostu dużo lepsze pety, bo one nam na pewno dużo dadzą. Szkoda, że dostaję komony, ale no cóż, 38% to naprawdę mega dużo. Hat, proszę, chciałbym kolejnego. Dobra, super, i co tutaj dostaniemy? Dostaniemy, okej, okay, rera dostaliśmy. Naprawdę, mega fajnie. A nie stać teraz na trzeciego, no dobra, to sobie otwórzmy takiego. Mam nadzieję, że tutaj też coś ciekawego dostaniemy, ponieważ jak wiecie, ja pewnie działałem. O, unikatowy? Okej, 13,5%. Ej, to nie tak najgorzej, dobra. To teraz sobie wejdźmy w items. I ile ma, jakie mają statystyki? Ej, naprawdę mega, ale to mega fajne, więc equip best i już jesteśmy po prostu teraz giga kozakami, mamy dużo lepsze pety, więc naprawdę super. Dobra, widzowie, troszeczkę sobie pograłem, powymieniałem troszeczkę pety na lekko lepsze, oczywiście nie ma jeszcze tradingu, więc nikt mi ich nie dał, sam sobie je wyfarmiłem i teraz lecimy sprzedać 36 rud, zobaczymy ile na tym zarobię. Mamy 10 milionów, okej, 10 milionów to jest naprawdę mega, ale to mega kozacki wynik. I teraz, widzowie, musimy sobie pójść oczywiście do shopu. I co chcemy zrobić? Czy jest jakiś fajny niuk? Mam nadzieję, że jest jakiś fajny niuk. Za 500 nie ma lepszego niuka w tym momencie w grze. Jest taki tragiczny i trzeba kopać kilofem jakimiś nożycami. Albo tak, no do, tutaj się akurat zawiodłem. No cóż, no to sobie kupmy jakiś lepszy plecak. Za 8,5 miliona? Tak, za 8,5 miliona wydaje mi się, że ten plecak może być akurat git. 100 tysięcy, dobrze, super. Zostało nam 3 miliony 100. I za niedługo będę kupował to, wulkanik, jajko. Okej, tutaj są jeszcze rudy, dobra, to idę sobie to wykopać oczywiście, tą rudę. I potem będziemy oczywiście sobie kupowali jakieś mega fajne dodatkowe itemy i jajka. Kilka razy rzuciłem niukiem i stać mnie na jajko za 4,5 miliona, no bo ciągle sobie w sumie je, widzowie, nie kupić. Serio, jajka są tutaj turbo broken i warto je po prostu kupować. Dlaczego? Ponieważ tutaj dostaliśmy prawie najsłabszego peta, ale jeżeli go sobie tutaj użyjemy w itemsach, to jak widzicie, ma razy 29 mnożnik pieniędzy. To jest naprawdę ogromna ilość i dzięki temu, widzowie, będziemy zarabiali jeszcze więcej pieniędzy, więc ja sobie tak naprawdę lecę z tym niukiem farmić dalej. 22 miliony zostały uzbierane, co za tym idzie, możemy sobie kupić dwa najdroższe jajka i zobaczyć, co tak naprawdę z tego wyleci. To znaczy, co my jakie za 10 milionów. Nie mam pojęcia, czy są tańsze. Nie, nie ma, ponieważ jest coming soon, więc nie ma w tym momencie droższych jajek, więc otwieramy najdroższe jaja. Dostaliśmy komona, no niestety, na największej ilości procent. Mam nadzieję, że teraz będzie coś dobrego. Coś proszę, proszę, proszę. Kurczę, no niestety nie udało się dostać nic fajnego. Ale dobra, ile te pety mają w ogóle statystyk, bo to jest mega ciekawe. Razy 42, equip best. Naprawdę to, widzowie, robi wrażenie. Ja sobie lecę farmić dalej, bo naprawdę przyjemnie się farmi tym niukiem na właśnie tej mapie Molten, tylko musicie sobie znaleźć mega dobre położenie. Mam 100 tysięcy miejsca w plecaku i teraz naprawdę mogę zarobić mega dużo pieniędzy z tego wejścia. Ile? 100 milionów, okej, 112 milionów mam, naprawdę mega, ale to mega dużo. Dzięki temu kupię sobie lepszy plecak za 25 milionów, bo w sumie czemu by nie, stać mnie toolsy. Jaki by sobie tutaj tools kupić? O nie, chciałbym bardzo to. Ja sobie dozbieram tak naprawdę 2 miliony i słyszymy się, jak już będę miał te nożyce. Dobra, 151 milionów na moim koncie, więc sobie kupmy po prostu te nożyczki za 90 milionów. Tak, te, dokładnie. Ale one są mega kozackie. 250 speeda, 320 powera. A dodatkowo mam jeszcze 60 milionów. Więc teraz postanowiłem, że po prostu pójdę sobie na pierwszy świat i otworzę za to 6 jajek. I mam nadzieję, że coś dobrego uda mi się wydropić. Dlatego co, robimy opening za 60 milionów? Auto, czy mogę kupić? O, auto działa. Dobra, auto dali za darmo, więc możemy sobie tutaj po prostu postać. Come on, no nie chcemy. Ale Piggy, Piggy jest lepszym od... Piggy jest na mniejszej ilości procent tak naprawdę od krowy, więc naprawdę fajnie. Chciałbym tutaj coś drobnąć, coś co nie jest commonem. Zobaczymy, czy się to uda zrobić. Ile jest tam procent? Okej, chyba nie ma pojęcia, na ile tam jest procent, czy wiemy na ile. Czekaj, o, unikatowy Hellpad, naprawdę, tutaj się mega tutaj cieszę, będę miał do po prostu lepszego peta, no po prostu lepszego peta będę miał. A resztę sobie chyba sforgujemy, zobaczymy, jak działa ta maszyna. Tutaj common piggy, no dobra, trudno. Okej, nie mamy więcej pieniędzy, nie ma najmniejszego problemu. Jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o statystyki na tym bacie? Razy 50. Okej, więc naprawdę mega fajnie, ale sobie możemy tutaj wrzucić to Forge'a. Dobra, co by tutaj... Dobra, zróbmy... Aha, i muszę... Co ty gadasz? No nie gadaj. Dobra, to ja Forge'a niestety, widzowie, na razie nie mogę zrobić. No cóż, mówi się trudno. Czy mogę coś sobie sprzedać? Nie, chyba też nie mogę sobie nic sprzedać, więc tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Rebirth Champions... to nie jest Rebirth Champions X, tylko z Mining Simulator, zostawcie bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo łapek w górę, a w następnym odcinku też będzie Mining Simulator 2. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siemano. I to taki smaczek na sam koniec. Najniższy poziom, na jakim byłem, to jest 2364 metry.